Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień na Jasnej Górze, czyli już czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Przez pierwsze 3 dni Wielkiego Tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, środa, nie ma wielkich zmian w programie duszpasterskim czy programie Dnia na Jasnej Górze. Przypominam i zapraszam serdecznie do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania codziennie od godziny 6. 15 do 19.30. Te godziny nie podlegają zmianie. Przez te 3 dni zmiana nastąpi od Triduum i może tutaj przejdźmy powoli do Triduum Paschalnego, czyli Wielki Czwartek. Wiemy, że w tradycji Kościoła katolickiego w Wielki Czwartek do południa odprawiana jest msza święta, tak zwana msza święta krzyżma w katedrach, gdzie święcone są oleje, olej chorych czy olej do udzielania święceń, i w zwykłych kościołach jest odprawiana tylko wieczorna liturgia Wieczerzy Pańskiej połączona z obrzędem obmycia nóg. I tu serdeczne zaproszenie, oczywiście zapraszamy do udziału w liturgii Triduum Paschalnego na Jasnej Górze. Wspomniana msza święta, uroczysta msza święta Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg w Wielki Czwartek o godzinie 19. Wcześniej jednak jeszcze przez cały okres Triduum o godzinie 9 codziennie w Bazylice Jasnogórskiej śpiewana będzie liturgia godzin, tak zwana ciemna jutrznia. Serdecznie zapraszamy do udziału również we wspólnej modlitwie wraz z ojcami i braćmi posługującymi na Jasnej Górze. Spowiedź w tych dniach, czyli czwartek, piątek, sobota, od godziny 6.15 do godziny 18.00. Tutaj następuje zmiana, ponieważ nie spowiadamy w trakcie liturgii mszy świętej czy liturgii odbywanej w Bazylice Jasnogórskiej. Dlatego bardzo proszę zwrócić na to uwagę, że spowiedź w tych dniach tylko do godziny 18.00. Będziemy się starać takie ilości spowiedników dawać do dyspozycji pielgrzymom i mieszkańcom Częstochowy, jakie tylko będziemy mogli, ile tylko konfesjonałów będzie wolnych, to będziemy starać się posługiwać we wszystkich konfesjonałach. Wielki Czwartek po mszy świętej Wieczerzy Pańskiej i obmyciu nóg do godziny 22.00 adoracja w ołtarzu wystawienia, tak zwanym ołtarzu wystawienia, kiedyś w tradycji nazywanym również ciemnicą. Teraz bardziej używamy zwrotu ołtarz wystawienia. Wielki Piątek. W tradycji Kościoła katolickiego w tym dniu nie odprawia się mszy świętej. O godzinie 9, tak jak już wspomniałem, zapraszamy serdecznie na liturgię godzin, ciemną jucznię, wspólną modlitwę brewiarzową z konwentem jasnogórskim. O godzinie 14 na Wałach Jasnogórskich Droga Krzyżowa pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo. O godzinie 18.00 w Bazylice Jasnogórskiej zapraszam serdecznie na nabożeństwo gorzkich żali, ostatnie już w tym Wielkim Poście, i uroczysta liturgia Męki Pańskiej w Bazylice Jasnogórskiej o 19.00, a następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja przez całą noc do Wielkiej Soboty. Spowiedź, przypomnę jeszcze raz, bo to ważne, do godziny 18.00. Bardzo proszę również o wyrozumiałość. Wszyscy ojcowie uczestniczą we wspólnych nabożeństwach, w liturgii, dlatego proszę o wyrozumiałość, że spowiadamy jedynie do godziny 18.00. Ale za to od 6.15, także już można. Zapraszam, bo 6.15 to jest ta godzina, kiedy jeszcze nie ma kolejek. Potem już nie gwarantuję. I Wielka Sobota, tak jak przez całe Triduum, w Bazylice Jasnogórskiej o godzinie 9.00 liturgia godzin. Wielką Sobotę, polska tradycja, czyli poświęcanie pokarmów na stół wielkanocny przez cały dzień. I o godzinie 19.00 rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej obrzędem poświęcenia ognia przed Bazyliką Jasnogórską. Gromadzimy się wszyscy, tam nastąpi poświęcenie ognia i wspólna procesja do Bazyliki Jasnogórskiej i liturgia
Wigilii Paschalnej. No i oczywiście niedziela wielkanocna, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, tradycyjna rezurekcja o godzinie 6 w Bazylice Jasnogórskiej, przed nią procesja rezurekcyjna, również tradycyjnie prowadzona przez księdza biskupa Antoniego Długosza, biskupa pomocniczego naszej archidiecezji częstochowskiej, i o godzinie 11 serdecznie zapraszam na uroczystą sumę pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo.